Hej ho, witajcie w Cyfy 6, Babilon na boskim poziomie trudności, w trybie bohaterów i legend. No i ciekawie nam się zrobiło, bo Gal odważył się mnie zaatakować. Także już tutaj się bijemy, aczkolwiek jakieś jednostki Gala już zabiłem i podejrzewam, że w ramach traktatu pokojowego to zarobię dużo złota i ja takie rzeczy lubię. Także też inspiracja wpadła z tego tytułu, że mnie zaatakował. Luzik, tak się możemy bawić. A fajnie by było gościa, kurde, zdzielić. Ale awansik mamy. I tak go nie zabiję. Dobra, bierzemy awans i garnizon oczywiście bierzemy w tym wypadku. Ja jestem szybszy, także się możemy tak ścigać. No tu rzekę minę. I co mi zrobisz? Dobra, tu się fortyfikujemy. Czy ja tutaj mogę strzelać? Ano mogę, bo to miasto na wzgórzu. To bijemy. Czy ty już uciekasz do domu, pałko? Pałko? Tak to wygląda. Zakolejkowałem tutaj budowniczego. Potem jest oczywiście kupiec, żeby szlak handlowy zrobić. Zgarnąć eurekę i technologię, a potem tego budowniczego osadnika. Żeby ostatnie piąte miasto tu założyć. No i skupimy się na rozwoju. I fajno będzie. Dobra. No ucieka, kurde, jaki gamoń. Jaki gamoń. Armii 196. Przed chwilą było 157. Ale. No coś tam mi przechwycił. Coś nowego zrobił i tak... Znaczy, jakie przechwycił? No, coś nowego zrobił. Nie wiem, czy ja tego miasta nie będę zdobywał. Weźcie, chłopy, kurde, no przyszliście się bić i uciekacie. Ludzie. O, nie było punktów epoki? Za to, kurde, jeszcze 8 punktów muszę zrobić. Ojejku, to nie jest fajne. No wreszcie przestał mnie gonić, pierdzielony. Dobra, tu się podleczymy. W domciu. A tego mam nadzieję, że... O, zabijemy! Dobre, dobre! No, ho. Dobre, dobre. Ej, no kurde. Ej, no cymbały! Nie uciekajcie, no. Pościgam ich trochę. Niech się boi. Kurde. No, kolejne miasto gdzieś. A tu, dobrze. Może się oni będą bili. O, ten Terwannę założył. Zobaczcie, ile Gal ma przestrzeni, żeby miasto zakładać. To mi się nie podoba. No i gdzie te, kurde? Jednostki. Co to ma znaczyć w ogóle, no? Dobra, no może czuwanko. Ho. No, jest i dom. Dobrze. Żeby mnie nie zabił, pierdzielony. No i tym budowniczym 1, 2 i tu 3 taką wycieczkę sobie zrobię. Bo już mi brakuje obszarów mieszkalnych. Nie tam obszarów, tylko udogodnień. Widać zresztą. Także trzeba ogarnąć te rzeczy i przyspieszyć odpowiednie technologie. Także zaczniemy chyba od tego, bo to najszybciej. 3 tury. I potem tam w górę. No jakoś tak, dobra. Zróbmy taki zwiad i w razie czego może mi się te jednostki tutaj przydadzą. O kurde, nie zabijemy gościa. Bo ten mnie zaatakuje. Ale nie zabiję, dobra. To spoko. O kurde. Zobaczyłem dzielnę wojskową. Magia. I powiedziałem, kurde. Eureka, inżynierię. To fajnie. No też bym tak nie chciał daleko łazić tymi jednostkami. Co? Teddy tak bije tego, że aż tutaj Nidaros zdobywa? Łopany, to jest...
To ja idę, to to Wiking ma takie problemy, że to chyba krzywdy mi nie zrobi. Ojejku, czy ja naprawdę tam będę podchodził? Troszkę się boję. Ach, generał. Kurde, dobra, poczekajmy tu chwilkę. Poczekajmy tu chwilkę. Że jak ja to miasto zdobędę, to czy ja je utrzymam? Wątpię. Ze względu na lojalność oczywiście. Spalił... Noż, kurde! Ten miasto założył troszkę. Skąd tu punkty epoki wziąć w tym momencie? Znowu w przerwie będę patrzył. Ajejku, ten durny, ciemny, złoty wiek mi się trafił. Tyle tam punktów się zmarnowało. Wolałbym dwa zwykłe. Kurczę, no za dzielnie będą punkty. Za szlak też jakieś będą. Ale to 8 potrzebuję. Kurczę pieczone, no nie dam rady. 10 tur. Cóż tu jeszcze może być? Bombierze by może coś dały. Tu mam nadzieję, że jakieś barwy będą. To bym z nimi pobojował. A co mi jeszcze da punkty epoki? Ja pierdziele, no nie mogę mieć ciemnego wieku, bo to będzie problem z lojalnością, no. A, mury zrobił, kurde. A plan był taki fajny. Nie, to nie dam rady. Nie dam rady niestety, mury mnie wybiją. No dobra, ale to tyle złota od niego wyciągniemy. Że to wiecie. Źle na tym nie wyjdziemy. Ustalaj kurs według... Dobra, kolejna epoka. Nie tam epoka, tylko technologia. Tu robię to drugie palgum, bo z murem nam się tutaj nie śpieszy. O tych punktach myślę, przypominam sobie, co tam jest potrzebne, żeby je zdobyć. Ej, zabiję mi jednostkę. Oż kurde. Okej, przyjmij. No i straciłem jednostkę. O, smuteczek. Czy ja zmieniam te doktryny w tym momencie? O, naukowiec jakby się zrobił. To by były jakieś punkciory na pewno. Aha, to miałem dać. Tak, tak, tak. Żeby się szybciej ten osadnik tu zrobił, który za 3 tury się będzie robił, tak. O tyle dobrego, że my tutaj tego chłopa zabijemy, tylko trzeba się podmienić. Tu się ufortyfikować. Nie no, zrobił mury, kurde, tych gasatów ma dość silnych na tym etapie gry. No i jak widzimy, zabił mi jednostkę. No i ciemny wiek będzie. O, gubernator, kurde, bym zapomniał. Tylko już bombierzy potrzebuję, a tu nie ma. Magnus, wyznacz. Rapicum. Plac rządowy? Da punkty, kurde? Ojejku, dobre pytanie. To jest fajne, więcej żywności. O, nowo wyszkoleni budowniczowie, to jest super. Ale idziemy po te chemisariusze chyba w tym momencie. Cóż my tutaj w ogóle mamy? O, takie rzeczy, które niekoniecznie są mi potrzebne. Na pewno mi potrzebne boskie prawo. I najemnicy, bo tutaj jest ten koszt zmniejszony, no właśnie, ulepszania jednostek. Ale tędy to jeszcze daleko, chociaż to jest tędy.
tu, tu i tu. To bym chciał przyspieszyć. To też. Tego nie przyspieszę, bo tędy to muszę iść tędy, tędy. Chyba tak zrobimy, że tędy, tędy przyjdziemy. Przyjdziemy, pójdziemy. Sojusze też by się mogły przydać. Steadim na przykład. Na tym etapie gry już. To jest super, ale no też by to fajnie było przyspieszyć, kurde, bo to bym już mógł robić. A może od tego zaczniemy. Więcej żarcia, budowniczowie więcej będą mogli zrobić, szybciej się rozwinę, jak będę pola ulepszał i lotków na nich ustawiał. Tak zrobimy, tędy pójdziemy. No to sobie na spokojnie przyspieszę i potem dokończę, tak. Tak. 11 tur, to ja nawet nie zdążę tego kampusu zrobić. Kurde, zabraknie 8. 8 to jest dużo. Wiedziałem, że będzie problem. Głupia złota epoka. Złota era. No nie, o dobrze, atakuje, fantastycznie. No, debil. Kurde, nie mogę z nimi. No tu jakiś awansik poproszę. 7 tur, no ciemny wiek. Ile mi to zaszkodzi? Tu mamy 11 i 2. Tu 6 i 8, tu może być problem. Tu 12 i 7, no dobra, tu problemów nie będzie, tu może być. Dobra, nie będzie dramatu w każdym razie. To wiemy, to na pewno wiemy. No dobra, tutaj jesteśmy na polu. W polu siedzimy, to weźmiemy taki awans, damy. No barwy, kurde, niech tu będą barwy, no. Daj darze spokój. Ten w ogóle jak naciupał już. Się ufortyfikował, pierdzielony. O tak. Ale to i tak fajniejsze pola. Dobra, niech tak będzie na razie. Tu jest 4. A ten się będzie robił ile? Dobra, zobaczymy za chwilę. Tak, żeby z 5 na 4 zeszło. Tak by było najfajniej. Ale ja mam mało tej nauki. No kurde, to jest masakra. Dobra, tu na razie czekamy na tego osadnika. I teraz tym panem lecimy tutaj, z ostatnią akcją. No, gdzie chłopaki jesteście? No dawajcie, dawajcie, kurde, cwaniaczki, nieboraczki. 17, o, obronił się. Zrobię ten mur. Bo jak jeszcze wikingowi coś do tego pustego łba strzeli, to może być problem. No i mamy szlak, punktów za niego nie było. Robimy drogi. Myślę, czy by nie atakować tej Nalandy. To jest fajne miasto, które fajnie by było przekabacić. Ale 4, 2, 1. Może być ciężko. Fajna cecha. Budowniczowie mogą teraz budować Mahavihare. Nie lubię tych ulepszeń państw miast, natomiast te warto zrobić, dlatego że po wzniesieniu swojej pierwszej Mahavihary gracz otrzymuje losową technologię. No to także dla tego samego warto. Ale myślę, no i dla tych punktów ogólnie, tu. To bym chciał, ale nie wiem, czy tego nie atakować, kurde. 32 obrony. Bo to bym lojalnościowo chyba utrzymał. No to już, kurde, z dwóch pól może walić. Nie no, trzeba mieć działa, żeby te miasta zdobyć. I znowu patrzcie, kurde, mój sąsiad jest najpotężniejszą cywką na świecie. Przepraszam, był. Bo jednak spadł. Ale też 64, no bez jaj. 19, ja mam 17 technologii, 10, 6.
Nie wiem, jeszcze tu zobaczę. No to bym chciał. To bym bardzo chciał. I zdobyć, ale chyba jeszcze bardziej bycie w sojuszu. Tylko nie wiem, czy się sojusz może udać. Mam wątpliwości poważne. Ale znowu też zabierać jednostki i atakować te na landę, to troszkę niebezpiecznie. Dobra, to są takie większe wertepy, to także do Karkaru na razie. I się szybko skończy 5 turek. To znaczy 10 w tej wepce. No i jest waluta. Kolejna eureka, kolejne technologie z Afriko. To lubimy, to lubimy. Czwarty ludek. No niech będzie na tym polu. 2-2-2, dobre, dobre, dobre. To dalej. Tylko, że kurde, ciemny wiek. A, 4 tury, nie ma szans. Trudno. Czekamy tutaj na Gamoni. Może przyjdą. Mogą przyjść już też takimi kuszami. Nie zdziwiłbym się. No, fantastycznie. Fantastycznie. No to udogodnień już mi brakować nie będzie. I 6 turek tutaj. Tak, z 5 na 4 zejdzie. Fantastycznie. Kurde. To mi się podoba. A już 2 tury były. 4. 4, 2. No ktoś tu liczyć nie umie. No, tak to działa niestety. O! Widzicie? Mówiłem o kuszach i wykrakałem. Kurde. Ale mury za 2 tury. Tylko, że stąd będzie mnie walił pierdzielony. A ja tego nie mogę ulepszyć jeszcze, bo nie mam tyle... Nie mam tyle... Funduszy. Tu 12, 2... Dobra, luzik. Luzik, luzik. O, akwedukt bym przyspieszył, to bym przyspieszył. O, tego chyba nie przyspieszę prędko. No to muszę przyspieszyć. O, to też mi się chyba nie uda tak prędko. To można iść tędy, kurde, po zamki. Kiedy ja tę monarchię przyjmę? Kiedy ja przyjmę tę monarchię, szanowni państwo? Chyba nie tak prędko. Bo ona jest... A, jednak prędko. Jak się uprę, to prędko. Jak się uprę, ale chyba się nie będę upierał. Więc idźmy do... O, tego na pewno nie przyspieszę, bo włóczników nie mam. Tego też nie przyspieszę. To można iść tędy, po dwóch technologiach, których prędko nie ruszę. Innym sposobem niż takie standardowe ich odkrycie. Bo trzech aż nie zbuduję w przeciągu 16 tur, trzech dzielni. Jednostki włócznikami nie zniszczę, bo włóczników nie mam i nie planuję mieć. To przyspieszę, to przyspieszę. To chyba też. To chyba też. To raczej też. To na pewno, to na pewno. To chyba tak, to na pewno. To pewnie kiedyś też. Mam dwie jednostki kuszników, patrzcie, nie zadziałało. O kurde, to ja to będę musiał odkrywać? Ciekawe. Nie no, ten bonus jest Babilonu głupi. Zobaczcie, mam dwie jednostki kuszników. Ale chyba jak wejdę w renesans, to mi to się odblokuje. No ciekawe. Bo aż tak mi nie wywaliło do przodu. Bo to by było dopiero... No patrzcie, no jak... Gdyby mi tę eurekę zaliczyło, no to mógłbym działać robić. Nie, saletry nie mam. No to nie mógłbym robić. Ale jakbym się uparł, to mógłbym, o, tych mógłbym robić. I bym zmiażdżył przecież ich wszystkich. Ale to by było głupie, no bo gdzie ta technologia, gdzie ja jestem, no. Także sami widzicie. Także chyba tak jest to podzielone na epoki. I jak wejdę w tę epokę, to coś mi się wydaje, że wtedy mi to wskoczy. Bo jakby nie wskoczyło, to by był też babol. No ale dobra, gramy. Ojejko, jejka. O, widzicie? Ciemny wiek. No i tak jak podejrzewałem, ale spoko.
do ogarnięcia. Nie ma dramatu. Dobra, o! Daję punkt epoki za każdą wykorzystaną eurekę. Jeden punkt epoki za wzniesienie budowli zapewniającej naukę jako główny dochód. No to teraz będę miał jedno i drugie, bo robię te kampusy. Ale nie, to biblioteki będę miał za friko, czy tam jedną. Jak to działa, nie pamiętam. W każdym razie, no to na pewno bierzemy, z tym, że... Nie no, będą eureki, to dla samych eurek warto. Bo to mi niepotrzebne, to mi niepotrzebne. No to by było niegłupie. To na pewno nie wejdzie, to mi niepotrzebne, to jest niegłupie, ale to jest najlepsze. Najczęściej to biorę. I w tym wypadku też to wezmę. I uwaga. O, fajnie, no jejku, fart. Norwek ma ciemny wiek. Teddy ma, to się tam... Nie, on ma zwykłą epokę, przepraszam. Tu jest ciemny wiek. Ojejku, to całe szczęście, że Gal ma ciemny wiek. O, niezwykłą. Jakby mieli złotą erę, to byłby problem z tą lojalnością. To znaczy, tutaj byłby problem, gdyby Norweg miał złotą erę. Ale nie ma. Czekajcie, bo tu przyszedł taki zawodnik. No i ma też pierdzielony kuszy. No to jest jednak bóstwo, także tutaj sami wiecie, rozumiecie. Też nie było co się spodziewać, że tutaj wiecie. Będę ich miażdżył kuszami, no bo tam już pojawiły się takie komentarze. Jak będziesz miał kusze, to idź podbijaj. No nie, to tak nie działa. Jakbym artylerię nagle tak z tyłka wziął, to tak. Ale kusze to dobre do zabijania jednostek. Pod warunkiem, że przeciwnik ma gorsze jednostki, a oni też mają już kusze. Ale wojnę wygrywamy, no. What the fuck? Łąki. Jak on nie strzelił? Ta gra jest taka, patrzcie, no bug. Nie miał prawa mnie strzelić. Ja jego tak, bo jestem na wzgórzu, ale on mnie nie. Ej, poważnie atakuje jakoś tak. No nie, no splądruje mi jeszcze łachmyta i się podleczy. Kurde! Ale bzdura była. Dobra, co my tu musimy wziąć? No, jakie bzdury. Dobra, wezmę na to. Dobra, zobaczmy, co ma Gal. Ej, on nie ma swojej religii. Ej, kurde. Cokolwiek. Chociaż nie, dobra, zobaczmy, co ma Norweg, żeby jego nie wkurzać. Czyje to jest w ogóle protestantyzm? Trzeba normalnie to obadać, bo się człowiek zakręcił. To znaczy ja konkretnie, nieznany gracz. Aha, nie, Norwegia jest protestantyzm. No, baty. Ktoś... 11 miast. Dobra, czyli to potępiamy. Prawosławie. Wszyscy gracze mogą potępiać. Dobra, prawosławie, okej. Tego typu naukowca sobie weźmy. Spróbujmy przynajmniej, może się uda. I tyle, teraz to dobrze. Bo nie lubię tego kongresu tutaj. Wielki admirał. Ale brak przyznawania punktów. A to może też i dobrze. Bo jak Norweg by ich naciupał, to cholera wie. O, ktoś se przegłosował, że to prawosławie wygrało, ale jesteś silniejsze. Ojk. Dobra, zabijamy. No to zdechnie. Po tych dwóch atakach. No. Tylko, że tutaj, no dobra, to zapraszamy. Skoro oszukują, to musimy tak to zrobić, posiłkować się murami. No i tutaj to palgom chciałem robić.
A nie, ja już to zrobiłem, bo zamieniłem kolejność. Czyli kampus bym tu chciał robić, ale nie mam tego pola. Bo biznesowa to mnie jakoś tak szczególnie nie rusza na tym etapie. Chociaż byłaby od razu... Ej, bo od razu targowisko przecież będzie. Robimy. I od razu będę szlak mógł kolejny sobie zrobić. I to mi się podoba. To mi się podoba. Emisariusz, mam trzech. No to mógłbym tutaj zawrzeć pokój tym sposobem. Ale czy to mi jakoś tam potrzebne szczególnie? Czy ja to miasto będę atakował? No kto mi powie, czy ja to miasto będę atakował? Kurde, nie wiem. Autentycznie nie wiem. Zobaczymy. No zgodnie z planem idziemy tutaj. To się... Nie, to zaleje. To ja raczej tego nie zdążę zrobić. No ale próbujmy. Zapierniczaj, dziadu. To znaczy przyjacielu, mój ty drogi. Kurde, barby, no szkurcze pieczone. No przecież ja tych wąpierzy nie zrobię, bo barbów nie ma, no bez jaj. Znowu to przyszło. Czy my to zabijemy? Nie, potężne. To byśmy zabili. To zabijmy. No, nie zabiję. No, zabiłem. Zmęczenie wojną mu rośnie, bo jak się traci jednostki, to się nabija zmęczenie wojną. No i dobrze. No i dobrze. Dobra, napierniczamy. Jak przyszedł, to go bijemy. No stąd będzie mógł strzelić tego, bo to jest wzgórze. Chociaż to też tak różnie działało, kurde. Ojejku, nie wiem, czy kiedykolwiek tę gierkę naprawią. Żeby ona działała tak, jak powinna. No kiedy to pole mi weźmie się? Nigdy, bo teraz to. Ja pierdziule, no daj tarze spokój. No kampus chciałem robić. No Jezu, no masakra jakaś. No zrobić ten plac taki goły to głupota. Już prędzej te bym wolał zrobić za 11 tur, ale to gdzie 11 tur? No to można by też pomnik zrobić, mury spichlerz. Dobra, zróbmy na razie pomnik. I budowniczego. No, chciałbym tak go dać, żeby już mieć te dodatkowe akcje. Tu jest 5 tur. A no tak, no to będą. I to podmienimy. Dobra, to fantastycznie. Dobrze, podoba mi się, podoba mi się. No, generał. Ja pamiętam o tej Hipolicie. Ale ja chcę ją wziąć wtedy, jak już na pewno będę szedł bić Gala. Bo w tym momencie to co mi z tej Hipolity? Ona będzie 30 tur żyła, pamiętajmy o tym. O, nie splądrował. No bo nawet nie był ranny, dlatego też go nie atakowałem. O, właśnie, mam już. Fajne rzeczy już mam. Ale na razie nie ulepszę. No, znowu tak lepiej chyba atakuje. Dobra, tego chciałbym zabić. Co jest? A dlaczego tu nie mogę w tego strzelać? Boże, jaka ta gra jest durna. Ten mnie stąd bali przez wzgórza, a ja ze wzgórza nie mogę przez dżunglę przestrzelić? Jaja se robicie? Z miasta? A tym mogę. Nie, tym też nie mogę. No to jest ciekawe, ten mnie stąd balił. Ech. To wychodzi na to, że dżungla jest jakaś taka nieprzestrzeliwalna.
Barby, no bądźcie kochani, kurcze pieczone, no daj darze spokój, barbów nie ma. Do czego to doszło? Ja bym tę wojskową chciał tu najbardziej. Abym stąd mógł walić w to miasto. No to dwa pola musiałbym kupić. O, ja dostałem tę bibliotekę? Ta, kurde, dobre. Bo tu wojskowa to tak mi nie podoba się zbytnio. Zobaczmy, jakie pola ja stąd będę niedługo zgarniał eventu. To, znaczy no dobre pole gierka bierze. No, mógłbym kupić, ale to też będzie za 250 mnie kosztowało. A potrzebuję przezbroić tego łucznika. Także widzicie, problemy. Dylematy. No i cóż ja mam tutaj budować? Oż kurde. A czemu to spada? Nie no, wojna trwa. A potem, nie no, zbiera mi się ta wiara przecież. A zróbmy Hipolity. Dwie turki. A miejmy ją, zobaczymy, może to fajne będzie. O, trzeba uciekać. A nie, awansik mamy, to nie, uciekamy. A to czego tutaj? Idziesz dobrze, idziesz dobrze. No to ty. No szukamy tych barbów, kurde. No ale chyba ich nie będzie, się nie doczekamy. No dobra, chociaż nie. Przezbroję go, czyli to zaatakuje tak, a tego przezbroję. I awans potem jeszcze dam. Są punkciorki, fantastycznie. A nie, jednak są... A, bo ja nie miałem dwóch kurz, przepraszam, czyli to działa. LOL, to też się nagadałem. A ja dwóch kuszników jeszcze nie miałem. O litości. No przecież jak... No ja pierdziule, Saletra! Idziemy! Dobra, to tu nie postrzelam. Ci mnie biją, chamki. Łap serdaki, musimy się schować. No ta, ja nie miałem tych kuszników przecież. LOL! 16 tur. O kurde, trzeba będzie pokombinować. Ach, jaka piękna Hipolitka. Ile tu jeszcze będziesz szedł? W tej turze nie dasz rady. Barby. Proszę przyjdźcie. Są te awanse, ale chłopa trzeba zabić, jak już podszedł. Rzecz jasna. No kurde, strzelaj. A, jaka ładna. Co ona robi? Plus 10 siły bojowej przeciw jednostkom antykawaleryjskim. Czyli na przykład włócznikom. Tym takim, co mi się to odkryły właśnie. Jezu, działa polowe będę mógł mieć. Ja pierdziule. Ale jaja. Tym. Pikinierom, arkebuzerom. No i tego typu. Halabardom, czyli pikinierom tutaj takim normalnym. Czyli takie se to akurat. Ale automatycznie leczy 20 punktów życia w każdej turze. Chyba jednostkom, tak zakładam. Ignoruje karę do ruchu na wzgórzach. Ale to ona. No dobra, to spoko. W każdym razie... O Jezu, ja w tej grze wąpierzy nie odkryję. No już zamki powinienem robić, takie tam rzeczy. Ja pierdziule, jakie bzdury. Jakie bzdury. No w ogóle co on mi z tą wieżą tutaj lata? Cymbał jeden. Czy ja tym mogę atakować tą Hipolitą? No tak to wychodzi. No to jest wielki człowiek. Czekajcie, strzelę najpierw. Czy tego zabijemy? Nie, to nie dobrze. No i teraz znów nie mogę strzelić, bo muszę tym wyjść.
Zabij gnoja, zabij! Ten jak przyjdzie tu, to mnie strzeli. Przeżył! O kurde, zabiją mi zbrojnego. Nie, tutaj, no nie, kurde, ale muszę to wziąć, żółw. Kurcze, niedobrze, idźmy się tego, pozbądźmy. Jak stąd wyjdę, to tego strzelę, ale nie zabiję, tak jak mówiłem. Także nie będę tak kombinował. Znowu się rozgadałem i 35 minut niepotrzebnie. No to wojskową ja bym zrobił, no. O, idzie po to pole za 3 tury, to by kupić i można by ją tam robić. Dobra, może się uda. Czyli w tym momencie budowniczego jednak zrobimy. Tak, tak. Chociaż zbrojnego straciłem, to warto by go było odbudować. No, ale zróbmy sobie takiego. Bo będziemy podmieniać i będą ci budowniczowie mieli dodatkowe 2 akcje, czyli łącznie 5, czyli wszystkie pola, które chciałbym obrobić, obrobię. Tyle dzisiaj. Trzymajcie się. Nie, jeszcze nie. Tutaj, przepraszam, wybierzmy produkcję. Kończymy to. I teraz trzymajcie się, pozdrawiam i na razie.